Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nowym odcinkiem. W tym filmie pokażę Wam zawartość najnowszego pudełeczka od Big Glossy. Ten film będzie również wyjątkowy, ponieważ będziecie mogły wygrać również i Wy takie pudełeczko, więc koniecznie zostańcie ze mną dalej, aby się dowiedzieć, co takiego będziecie mogły wygrać i co takiego musicie zrobić, aby wygrać. Więc koniecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Moi drodzy, jestem taka ciekawa, co się znajduje w tym pudełku, ponieważ jest bardzo ciężkie, a jak jest ciężkie, to znaczy, że ma dużo pełnowymiarowych produktów, więc zaczynam. Słuchajcie, wyciągnę sobie tą karteczkę, która jest bardzo śliczna, bardzo mi się podoba i jest na niej napisane Hello 2017 czy 17. I tutaj mamy informację, że nowy rok witamy kosmetycznymi nowościami przygotowanymi specjalnie dla Ciebie. I oczywiście tutaj taka zajawka, co się znajduje w środku, ale ja na razie nie patrzę. Dopiero jak będę wyciągała, to będę spoglądała na ceny, aby Was o tym poinformować. No i też dostałam w mailu informację od Big Glossy, że dostałam taki prezencik, czyli właśnie serum ujędrniające pomarańczowe z firmy Mokosz. Ja te serum już mam i jestem z niego bardzo zadowolona, więc to powędruje do którejś z moich siostrzyczek kochanych. I już przy Was sobie tutaj odwiążę te pudełko i odpieczętuję, żebyście też wiedziały, że ja tutaj dzisiaj nie zaglądałam. Te pudełko przyszło do mnie dosłownie z godzinę temu. Dobra, pierwsza rzecz to jest maska w płachcie, którą ja już miałam, również była w Big Glossy, ale to była maska, która była w niebieskim kolorze i być może miała troszkę inne właściwości. Już Wam mówię, taka maska w płachcie kosztuje 8,99. No i tutaj akurat w tej znajdujemy formułę nawilżającą z kwasem hialuronowym i z ekstraktem z rumianku. Ja ogólnie wtedy, kiedy używałam tej maski w płachcie, to ja to zrobiłam trochę źle, dlatego że nie zerwałam jednej warstwy, tej takiej, która na instrukcji jest jako niebieska oznaczona, więc mi strasznie niekomfortowo się to trzymało na twarzy, ale twarz była bardzo fajna, kiedyś zresztą Wam nawet na Snaptagramie robiłam relację z tego, więc możecie sobie jeszcze na mojego Instagrama zajrzeć i tam właśnie ten film powinien się znajdować. Kolejna rzecz jest to, słuchajcie, tusz do rzęs z firmy Colistar, Mascara Infinito, edycja limitowana i to jest taka próbeczka. Powiem Wam, że ja ogólnie nigdy z firmy Colistar nic nie miałam. Kolor Extra Nero Extra Black i już Wam pokażę, jak może wygląda ta szczoteczka. Szczoteczka jest silikonowa, więc chyba się polubimy. Ogólnie opakowanie jest takie dość eleganckie, ekskluzywne. Ja bardzo lubię tego typu opakowania, zwłaszcza, że jest złote, więc myślę, że każda z nas, każda kobieta zwróci na to uwagę. Pełnowymiarowy taki tusz, słuchajcie, kosztuje 99 zł. No i ta maskara ma idealnie pogrubiać i unosić rzęsy. Ma gwarantować nieskończone pogrubienie, podkręcenie i wydłużenie rzęs. Znacie moją opinię dotyczącą tego, co ja sądzę o maskarach. Generalnie podobnie twierdzę tak jak z produktami do włosów, no nie ma cudów, tak? Jeżeli ja mam krótkie rzęsy, to nagle żadna maskara nie uczyni ich super długimi i wydłużonymi, pogrubionymi i nie wiadomo co. Ale myślę, że na pewno chętnie ją wytestuję i zobaczę, jak mi się pracuje z tą szczoteczką. I może się okaże, że nie wiem, na przykład się tak zakocham w tej maskarze, że ją kupię, więc zobaczymy. Kolejna rzecz, słuchajcie. Jest to również próbka Perfect Me z Velli. Taki lekki balsam do włosów z firmy Vella z serii i linii Eimi. I on ma zagwarantować naszym włosom wygładzenie i stworzyć naturalną, gładką fryzurę. Więc to jest dość mała próbka, więc będzie ciężko obiektywnie stwierdzić, czy rzeczywiście ten produkt się sprawdzi, bo ja wiem, że produkty do włosów trzeba testować troszeczkę dłużej, tak aby zobaczyć, jak one oddziałują na nasze włosy. W pełnym wymiarze jego cena wynosi 49,90, a taki pełny wymiar to 100 ml, także całkiem spora, myślę, objętość opakowania i właśnie myślę, że po takiej objętości opakowania, wielkości moglibyśmy dopiero stwierdzić, czy ten produkt rzeczywiście jakoś wpłynął na kondycję naszych włosów. I następne produkty, które tutaj możemy znaleźć, to już są produkty pełnowymiarowe. Pierwsza rzecz, która wpada mi w ręce, to jest maska wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów do skóry głowy i włosów. I już może poczytam trochę więcej. Otóż ta maska ma 200 ml, jej cena to 29,99 i jest to maska z nowej linii kosmetyków przeznaczonych dla każdego, kto pragnie zagęścić, wzmocnić swoje włosy i zapobiec ich nadmiernemu wypadaniu. I powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie i trochę mi się kojarzy z takim jakimś kremem dla dzieci, ale jest niezwykle przyjemna z zapachu. I ciekawa jestem, jaka będzie w konsystencji. Myślę, że od tej masce już do włosów będę mogła Wam dać coś znać, jeżeli będziecie ciekawe.
bo to już jest właśnie pełnowymiarowy produkt i tutaj jest w składzie bazylia i argan, więc w ogóle olejek arganowy do moich włosów super. Przechodzimy dalej. Dalej mamy duży krem do rąk na minus 20 stopni temperatury i jest to krem ochronny z firmy Farmona. Farmona Waliczek. Ja Wam powiem, że ja ostatnio właśnie, jak jest taka pogoda, to ja mam taką totalną masakrę z moimi rękami, że właśnie żaden krem taki, że tak powiem, normalny nie daje rady. Chciałam go wycisnąć, żeby zobaczyć, jak on będzie pachniał i w ogóle jak on się będzie zachowywał. Powiem Wam, że jest taki bardzo gęsty i bardzo bogaty, więc jest na pewno idealny do tego, żeby dosłownie stworzyć taką warstwę ochronną dla naszych dłoni. Tutaj jest nawet napisane, że jest to efekt ochronnych rękawiczek. I cena takiego kremu pełnowymiarowego jest bardzo przystępna, ponieważ kosztuje on tylko 7 zł za 100 ml, a on rzeczywiście daje takie mega, mega, mega fajne uczucie na dłoniach. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, jest to już ostatnia rzecz, to żel micelarny z Garniera. I to jest też produkt pełnowymiarowy i on ma 200 ml i kosztuje 18,99. Tutaj mamy informację o tym, że jest to multifunkcyjny żel do mycia twarzy 3 w jednym, który nie tylko oczyszcza skórę, ale również usuwa makijaż, więc jestem bardzo ciekawa. Ja ogólnie nie używam żeli micelarnych ani tego typu produktów. Ja używam produktów bardziej peelingowych zazwyczaj na co dzień, a makijaż zmywam po prostu chusteczkami do demakijażu, bo tak mi jest najszybciej. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o zawartość tego całego pudełka. Bardzo mi się podoba zawartość tego pudełka. W zasadzie tak naprawdę jedyna rzecz, do której bym się przyczepiła, to tylko ta próbka z Velli, że po prostu jest to niewystarczające do tego, aby móc jakoś obiektywnie po prostu ocenić ten produkt i jego działanie. Natomiast cała reszta uważam, że jest naprawdę świetna i dlatego bardzo się cieszę, że właśnie w tym miesiącu również i Wy będziecie mogły otrzymać dla siebie takie pudełeczka. Więc teraz na pewno jesteście ciekawe, co musicie zrobić. Zadanie jest bardzo proste, dlatego że bardzo bym chciała, abyście odpowiedziały mi na pytanie, które nawiązuje do tytułu tego pudełka. Tytuł pudełka mówi o przywitaniu nowego roku. Waszym zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, jakie są Wasze postanowienia noworoczne i jak udaje Wam się takie postanowienia realizować. Chciałabym Was poinformować o tym, że konkurs ten jest dla subskrybentów mojego kanału, więc koniecznie dajcie kciuka w górę, ale oprócz tego nie zapomnijcie również zasubskrybować kanału. Tak, żeby nic Was nie ominęło, zajrzyjcie do opisu, gdzie jest regulamin. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa! We can break these chains.